Dobra widzowie, pora raz na zawsze obalić mit, ile powinno się spać i czy wasza mama ma słuszność, jeżeli mówi, żebyście szli spać, bo się nie wyśpicie. Kłamstwo na temat snów, w które wierzysz, sztuka spania i wstawania. Jedziemy. Ja sam śpię bardzo mało. Na książce sztuka spania i wstawania. Mateusz Tutaj Karbowski. mamy Rafała który Cześć, rano uderza pięścią w dzwoniący budzik. Jest ledwo żywy, więc trochę jeszcze leży w łóżku, zanim zdoła się podnieść. Później okay. robi sobie dużą kawę na obudzenie i jedzie do pracy na 8 godzin. No to tak jak obstawiam, że jak 80% ludzi na, na świecie, w sensie mających pracę, nie? nie sam wstaje rano, nie, no, czy różnie, 7, 38, czasami 9, y, ale kawka musi być, no. Po robocie wraca do domu zmarnowany. Je obiad i ogląda telewizję. Ruch okay. ma pełny, więc bez problemu zasypia na kanapie na dwie godziny. 30 minut oglądania telewizji, zdecydowanie za długo. Za długo, głupot, za dużo. Budzi się około 20, nic mu się nie chce. Ja no ogóle... pieczele, dwie godziny drzemki, stary. Nie, to nie. Już po takiej 2 godziny drzemce to możecie złapać taką zamułę, dostać. To najdłużej. To jest coś takiego jak power slip, nie? 20 minut drzemeczki. I wtedy rzeczywiście mózg wam się trochę regeneruje, macie większego powera i możecie działać. No tam spróbujcie. 2 godziny, come on, To jest już za późno długo. na zrobienie czegokolwiek w domu, więc otwiera piwko Ej. i do 23 siedzi pod komputerem <grym> prysznic i po raz. Co tak krótko przed kąpem? ...spać. W łóżku przewraca się z boku na bok, ale wreszcie zasypia. W nocy no. budzi się z pełnym pęcherzem i, i powtarza przejść do ubikacji. O siódmej rano następnego dnia dzwoni budzik, a Rafał znów jest ledwo żywy. Pytanie dlaczego, skoro przesypia w sumie 10 godzin każdego dnia? Pokaż jeszcze tutaj. siódmej rano następnego dnia dzwoni budzik, a Rafał znów jest ledwo żywy. Pytanie dlaczego, skoro 8, przesypia 2. w sumie 10 godzin. No to tak, po pierwsze, drzemeczka, dwie godziny, to raz. Dwa, tam było wspomniane, że je obiad, nie wiem nie wiem, czy mówił co na ten obiad, ale obstaję, że śmieciowe. Znaczy, tu jest ogólnie w, w tym przedstawiony taki, jak się na to patrz nawet, no to no, osoba nie prowadząca zdrowego trybu życia, no nie? Więc z automatu, to, 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 to niezależnie od tego, ile byście spali, chociaż jest coś takiego, że się powinno spać co 3 godziny 3 6 9 12 niby chociaż no już 12 9 to dla mnie jest przeginka ale jakby sobie posiłek zmienił na jakiś zdrowszy lepszy gdzieś na jakiś sport wcisnął delikatny ruch no telewizję sobie by stamtąd wyjebał normalnie tak o drzemkę 2 godziny no to tu się stukni 20 minut 40 max no chyba że są jakieś zakwasy musi być regeneracja no to tam godzinna godzinna drzemka może wjechać yy, i piwko nie no to piwko to tam już no no wiecie jak to jest, no piwko też nie jest zbyt dobre. raz na jakiś czas wiadomo, bo ma tam te dobre mikro, makro elementy, ale no. I potem 8 godzin jeszcze są no, 10 godzin, no to, to słuchaj, Jak tu można tyle rzeczy zrobić stary, no. Ja sam sypiam czasami 4 godziny. Gdzie komputer 23? Jak to montować film od północy do trzeciej trzeba, no stary. 10 godzin każdego. Znaczy, Jakie będzie mi. A tutaj mamy mikrofon. To, to totalne który przeciwieństwo, ochustę, nie? Odsłania zasłony i wpuszcza się do pokoju. Ubiera się i idzie na krótki, 20-minutowy trucht, w trakcie którego zahacza o sklep, gdzie kupuje świeżą bułkę na śniadanie. W pracy jest cały czas skoncentrowany. Po robocie wraca do domu, je obiad, po którym ucina. Okay, sobie czyli nie jest powiedziane, co jest ok. Po i wieczór ma dla siebie. O, Może iść na. Także tak. Bo... 15-minutową drzemkę tutaj dał. Od 17 do 17.15, tak? Nie, jest do 17.30, przepraszam, do 17.45. I... 15 minut. 5 minut, jeszcze tam dodajcie sobie i będzie picobello. Wieczór ma dla siebie może iść na przykład, pograć z kolegami w kosza, piłkę czy cokolwiek innego. <laughs> Wraca do domu. Ej, to nie jest. To związane to przez to, że Rafał jest na społeczny i nie ma kolegów, no. A Michał ma. Kolegów, i dlatego może sobie iść pograć w piłkę i krótko śpi. A mi a Rafa, jak nie ma kolegów, to dlatego te dwie godziny drzemki, bo nie ma co robić, chłop. Około dwudziestej zjada kolację i ma czas na zobaczenie jakiegoś filmu albo na poczytanie. Oglądacie jeszcze film na DVD? Książki i tak dalej. Kładzie się spać o północy i zasypia jak dziecko. Budzi się znów o szóstej i pełny sił zaczyna nowy dzień. Jak to jest, że po trochę ponad 6 ale kontrast, godzinach snu co? ma w sobie pełno energii, a Rafał chodzi zamulony przez cały dzień, pomimo tego, że spał 10 godzin? Wiecie, to mnie trochę przypomina te, te zestawienia. Ja wiem, że to musi być kontrast, nie, ale jak od razu jest narysowany gość, który ziewa i mu się nic nie chce, no to wszystko, co będzie wokół tego ludzika w tym wypadku narysowany i opisany w taki sposób, to dodatkowo no, no patrzysz na niego i wiesz, że to nie tak że nie chciałbyś tym byś, byś, być tym gościem tylko bardziej byś chciał być tym poprawy to jest na tej samej zasadzie co idzie się do sklepu Ej, to jest krótka historyjka bardzo spoko porównanie nie idzie się do sklepu znaczy macie iść do sklepu i teraz tak dwie wersje jedna jest taka o Jezu do sklepu mam 300 metrów będę musiał iść tam nie wiem no i będzie pewnie jakaś korek po drodze w sensie światła dla pieszych czy coś ten deseń droga będzie mi się dłużyła potem będę stał w kolejce będzie im osób będę musiał tam zapłacić babka nie będzie potrafiła tego dobrze i szybko policzyć jeszcze kasa się zatnie i potem jeszcze będę musiał wrócić nie no i wiadomo że jak tak sobie to wyobrazicie i przedstawicie. Pójście do sklepu, to nie będzie wam się chciało, ale jak to sobie przedstawicie w sposób, ej, dobra, do sklep, mam tylko 300 metrów, szybko wyskoczę, kupię co mam kupić, wracam i jestem, i tam jakiś jeszcze będę miał ruch. nie? No to ta druga wersja sprawi, że z automatu bardziej będzie wam się chciało do tego sklepu iść. Każdego dnia Michał ma 4 godziny więcej życia, a w ciągu roku to aż 60 dni więcej. No, życia ma tyle samo, to lepiej wykorzystuje. I... Wystarcza mu na zajęcia, na które Rafał nie ma czasu. Nie wiesz w kłamstwo, że 8 godzin snu to minimum, albo że im dłużej śpisz, tym lepiej i tym masz więcej energii. Ważniejsza jest jakość snu niż ilość przespanych godzin. Sen ma swoje fazy. Najlepsze jakościowo i najważniejsze dla nas są fazy no snu prawda. głębokiego. W trakcie jest snu głębokiego nasz organizm najbardziej się regeneruje i odpoczywa. Ale najistotniejsze jest to, że w fazy snu głębokiego wchodzimy jedynie podczas mniej więcej pierwszych pięciu godzin snu. Po tych pierwszych <laughs> pięciu godzinach, im dłużej śpimy, tym nasz sen coraz bardziej się spłyca, a więc spada jego jakość. Idąc Cię? dalej, nasz... Z 5 godzin 100, ewentualnie 6 max, jest sunia, nie? Michał codziennie dba o aktywność fizyczną. Rano truchcik, wieczorem jakiś sport z kolegami, nie musi to być nic wyczynowego. Każdy ruch podnosi temperaturę naszego ciała. Wysoka temperatura. A to jest, znaczy to przedstawienie po to nie jest bardzo takie nacznie, czy utopijne, to jest dobre słowo, ale w dzisiejszych czasach w sensie ten filmik ma 5 lat, nie? To jest bardzo dużo się przez te 5 lat zmieniło, życie jest jeszcze szybsze niż było, że ciężko jest tak naprawdę złapać te chęci, żeby po przebudzeniu, wiecie, budzicie się, idziecie sobie pobiegać jeszcze czy do sklepu, robicie sobie śniadanko i tak dalej w ogóle, potem jeszcze prysznic, na wszystko zdążycie, jesteście w energii. Świetnie to brzmi i nie mówię, że tak nie jest u wszystkich, u mnie nie, ale to jakby Dodatkowe narzucanie sobie rano jeszcze takiego wysiłku, nie musi to być, nie wiem, truch, bieganie, jak macie czas, to rzeczywiście parę pompek zrobić, czy jakoś się rozruszać, a jak nie, to nic straconego, zawsze można sobie po pracy zrobić trening, czy nawet o 23, czy nawet o północy, zależy tego, jak bardzo macie dzień zawalony obowiązkami, no, każdy ma wiadomo inny. Temperatura to sygnał dla naszego organizmu, aby był skoncentrowany i pobudzony. Brak ruchu obniża temperaturę naszego ciała, a to daje sygnał do odstępu no. i wchodzenia w sen. Najniższą temperaturę ciała mamy właśnie w trakcie spania, w trakcie snu głębokiego. Zatem w ciągu doby nasza temperatura wzrasta i maleje, dalej wzrasta i maleje. Taka huśtawka dzień no, za dniem. Im większą no? górkę temperatury osiągniesz w ciągu dnia, tym głębszy jej spadek zaliczysz w nocy i tym mocniej i głębiej będziesz spał. No, a nasz Rafał nie podnosi w trakcie dnia swojej temperatury poprzez jakąkolwiek aktywność. Jest kanapowcem. Ogląda telewizję i. Ej, a co jeśli sobie? To sobie, że pięć kocyków opatula się przed telewizorkiem i co? Podnosi? <laughs> Podnosi. No. Znaczy, ja wiem, że nie o taką, nie takie podnoszenie chodzi. Siedzi przed komputerem. Wobec tego, w ciągu Zaś ten dnia komputer, jest senny no. i rozleniwiony, a w nocy nie potrafi zasnąć i co chwilę się budzi. Nasz Michał, w miarę możliwości, spędza czas poza domem. Rano od razu wpuszcza do domu dzienne światło, biega do sklepu, a po południu też stara się wychodzić na zewnątrz. W ten sposób obniża poziom melatoniny w swoim ciele. Melatonina to hormon. Im niższy jej poziom, tym jesteśmy bardziej pobudzeni, a im wyższy, tym bardziej chce nam się spać. Melatonina wydziela się w naszym ciele, gdy przebywamy w ciemnościach i wtedy jesteśmy bardziej senni. Michał nie ma tego problemu, gdyż wykorzystuje każdą okazję na przebywanie na dziennym świetle, obniżając w ten sposób wydzielanie melatoniny przez swój organizm. Rafał robi przeciwnie, praktycznie nie wychodzi no, jak... na zewnątrz. Ja wiem, więc czy każdą wolną chwilę, jest no, pokaż. U niego Przez cały czas pod po jeszcze raz. Dnia jest senny. Dobry i zdrowy sen nie sprowadza się zatem do udanego wejścia do łóżka. Tam było przecież, że on wstaje sobie rano, idzie pobiegać, dobra, spędza czas na dziennym świetle. Nie wiemy, gdzie pracuje Michał, może pracuje gdzieś w biurze albo w piwnicy, albo w kopalni, może jest górnikiem. O, już się nie naraża, na, znaczy nie jest nastawiony na dzienne światło. Było tam, że on potem wraca do domu, je obiad, yy, drzemeczka, 15 minut. I granie w piłkę z kolegami tam do godziny 20. No to jak to, to nie każdą wolną chwilę, bo potem wraca, siada sobie przed komputerkiem albo telewizorem, obejrzeć film na DVD czy ta książkę. I spędzeniu tak 8-30 godzin. To, że tyle prześpisz, nie oznacza też, że będziesz mieć energię w ciągu dnia. To, co dzieje się w sypialni, zależy w głównej mierze od tego, co robisz poza nią. Por ok, tutaj widać. 17:30. 17, Eee, tak, dobra. Ale, kurde. Znaczy, fajnie jest to przedstawione, ale to nie jest tak, że ej, popatrzycie sobie na to, zastosujecie tak, jak jest tutaj, to pokrótce i bardzo upłycone, i już będziecie lepiej spać, i będziecie uśmiechnięci, chodzili, nie? Tylko to wszystko zależy, no mówię, każdy ma indywidualny tryb dnia i o swoje własne obowiązki, i to dużo też zależy od tego, jak my jesteśmy nastawieni do robienia rzeczy. Przykładowo. Jeżeli ja z tej lata ósmej zawożę córkę do przedszkola, potem wracam, i idę do pracy, w sensie no, no zdanie pracuję w biurze, jakby to jest też trochę inaczej. znaczy zdanie w biurze, no idę sobie do biura, ale pracuję zdanie, zdalnie. No nieważna właścicielność, nieważne. I potem wracam sobie do domu, gdzieś tam się bawię z córką, mogarniam sobie jakieś rzeczy w domu. Tak, potem córka mi się kładzie gdzieś o 20, czyli o tej 20 mam jakby czas, powiedzmy, w cudzysłowie wolny, gdzieś tam jakiś sobie film złotej, coś z żoną, obejrzyj, gdzieś się reni trzeba wcisnąć, i potem ewentualnie sobie pograć, żeby zaspokoić własną Tomię. Ja w ogóle mam coś takiego, że jej ja tak muszę, posiedzieć dwie godziny sam. Jak cały dom śpi, w sensie córka i żona, że wiem, że nikt nic ode mnie nie będzie chciał i taki moment jest gdzieś od północy do drugiej, a o drugiej, trzeciej sobie zasypiam, o sobie sobie gdzieś wstaje, jest wszystko ekstra. Potem rzeczywiście jest jeden, może być jeden dzień w tygodniu z piątku na sobotę, przeważnie, że ja sobie to muszę odespać i przespać te 6 godzin, nie zamiast 4 czy 5. W ogóle tutaj też jakaś ciekawostka, mogę powiedzieć, że yy, kratyna. Już abstrahując od y, jej pozytywnych aspektów pod kątem sylwetkowym, jeżeli się ćwiczy, badania wskazują, mam też gdzieś film na kanale o tym, że warto jest ją brać, nawet jeżeli się nie ćwiczy i nawet osoby starsze y, jest jakby wskazane, żeby sobie po prostu to zażywały. Dlaczego? Ponieważ bardzo pozytywnie wpływa na cały nasz układ neurologiczny i jest wskazanie żeby to zażywały osoby, które rzeczywiście prowadzą nocny tryb życia, nie chodzi tu o prostytutki, chociaż może, a może też, ale żeby osoby, które chodzą późno spać, wstają wcześnie, wiecie, i rzeczywiście jest, przetestowałem na sobie lepsze samopoczucie pod kątem energii. Nawet jak się krótko spało. Porad odnośnie zdrowego snu jest mnóstwo. Jeśli masz problemy ze snem w nocy czy z sennością w ciągu dnia, to zajrzyj do książki na podstawie, której stworzyłem ten film. Może ta książka jest dla was. Idealna, do... jeżeli macie problemy ze snem. Ja osobiście nie mam, i może też mi jest to tak łatwo mówić, no nie. Mogę zasnąć wszędzie prawie w każdej pozycji jaka jest tylko wygodna. Budzę się nawet jakby coś wybudzi, to od razu potrafię zasnąć ciast. Problemuje, że ja to ma totalnie inaczej, nie mniej. Jednak pamiętajcie, że spanie tamtych 12 godzin nie zawsze wam wyjdzie na dobre.